coś? Jacuś, zdajesz sobie sprawę, że będziesz dzisiaj podglądany? Chyba nie. Świeża trawka już wychodzi. Najwyższy czas, żeby przyszykować Gacusiowi puszkę. Gacuś już tutaj czeka. Gacuś, jak chcesz puszkę? Jak chcesz puszkę? Tak, chcesz puszkę? Dobrze. Smacznego. Hej kochani, tu Adrianna. Dziś, Gacuś, mam dla was fantastyczny film, dlatego że sprawdzimy za pomocą ukrytej kamery, co Gacuś robi w domu, gdy nas nie ma. Piesek jest oczywiście po spacerze, po jedzonku. Obawiam się, że główną rzeczą, którą będzie robił, będzie spanie. Mam nadzieję, Gacuś, że będziesz robił coś bardziej rozrywkowego, jak na psa youtuberki przystało. Nie wiem, jak to wyglądało u was, ale kiedy ja byłam dzieckiem, zawsze interesowało mnie, co robią zabawki, kiedy nie ma mnie w domu. Dorastając oczywiście uświadomiłam sobie, że gdy nie było mnie w domu, moje zabawki nic nie robiły. Ale kiedy pojawił się Gacuś, zaczęłam się zastanawiać, hej, ale co on robi, gdy nie ma mnie w domu? Tak więc zainwestowałam w taką kamerkę, która obraca się i będzie śledziła, co robi Gacuś. Jeżeli zapytacie się, czemu to tak wygląda, to lustro pogryzł Gacuś, kiedy dorastał. A to są doniczki, w których mam zamiar zasadzić kwiaty. Tak więc ja wychodzę, zostawię Gacusia na równo 4 godziny, podczas których będziemy go śledzili i sprawdzali, co robi. Tak więc co, ja już jestem ubrana, wychodzę z domu. Jeżeli film wam się spodoba, to zostawcie kciuka w górę. Nawet jeżeli Gacuś będzie tylko spał. I napiszcie mi, co jeszcze mogę nagrać z ukrytej kamery. Albo w jaki sposób mogę jeszcze nagrać Gacusia. Może chcecie zobaczyć, jak wygląda spacer z perspektywy psa. Tak więc biorę torebkę i wychodzimy. Mam włączoną aplikację i obserwuję, co Gacuś robi. I co dziwne, on po prostu leży, więc nawet się bardzo nie przejął tym, że wyszłam. I patrzy się cały czas w jeden punkt, czy ta aplikacja dobrze działa? By the way, bardzo was przepraszam za echo, ale stoję na korytarzu w bloku, dlatego że na zewnątrz jest jakaś gigantyczna wichura. Spójrz na kamerę, widzisz? Kamera się porusza. Aha, widzę po jego oczach, że chyba zasypia. Jestem już gotowa do wyjścia, założyłam czapkę, bo jest straszna wichura. By the way, jeżeli wam się podoba moja czapka, to oczywiście link będzie w opisie. Rozładował mi się akumulator w samochodzie, a jest jakiś armagedon na zewnątrz, więc ta podróż nie będzie przyjemna. Ale ja już wam nie przeszkadzam. I zapraszam was do obejrzenia, co Gacuś robił przez te 4 godziny. Jak już mówiłam wcześniej, Gacuś niekoniecznie przejął się moim wyjściem. I wbrew pozorom bardzo mnie to cieszy, ponieważ zdaję sobie sprawę, że naprawdę wielu właścicieli psów ma problemy z tak zwanym lękiem separacyjnym, czyli panicznym strachem ich pupili przed zostawaniem samemu w domu. Ale jak widzicie, nie Gacuś, on po prostu położył się spać. Z tego poruszenia można wywnioskować, że najwyraźniej usłyszał coś na korytarzu, ponieważ Gacuś jest strażnikiem całego bloku. Teraz delikatnie wam spowolnię, żebyście usłyszeli, jak groźny jest tu pies. Tak więc poszczekałem i znowu przeniosłem się na posłanie. Może was zastanowić, dlaczego posłanie Gacusia wygląda w ten sposób, bo zazwyczaj najpopularniejsze posłania to takie oponki, a Gacuś leży na jakiejś dziwnie wyglądającej macie. Tak więc śpieszę z wyjaśnieniem. Przeszliśmy przez wszystko, posłanie oponki, nawet pluszowe budy, ale to wszystko wytrzymywało u nas jedynie tydzień, dlatego że Gacuś zaczął swoje posłania traktować jako zabawkę. Gryzł je, szarpał, targał po całym mieszkaniu, aż w końcu wydłubywał to, co znajdowało się w środku i zjadał. Więc było to nie tyle denerwujące, co bardzo dla niego niebezpieczne. Więc postanowiliśmy zainwestować w płaską, zwykłą matę ze sklepu zoologicznego. I problemy się skończyły, więc jeżeli też macie takie problemy ze swoimi psami, to macie tutaj dobrą radę. Jak widzicie, nic specjalnego się nie dzieje, cały czas pojawia się ten sam schemat, Gacuś zasypia. I kiedy słyszy coś niepokojącego, to zaczyna szczekać pod drzwiami. Tutaj najwyraźniej Gacek wreszcie zwrócił swoją uwagę na kamerę i poszedł ją obwąchać. Starałam się nią też troszeczkę poruszać, żeby zwrócić jego uwagę.
Trochę poszczekał przy balkonie i zdarzyło się to, co zdecydowanie mi się nie podobało, ponieważ oduczamy Gacusia siadać na kanapie. Ja tego nie lubię, wiem, że są osoby, którym to nie przeszkadza, ale ja bym nie chciała, żeby mój pies siadał na kanapie. I jak widać, ile są warte moje oduczenia, Gacek po prostu na nią skoczył. Nie zrobi tego, kiedy my jesteśmy w domu, natomiast kiedy nas nie ma, no to hulaj dusza piekła nie ma. Podobno oduczenie psa wchodzenia na kanapę graniczy z cudem, ponieważ pies bardzo dobrze czuje się na kanapie, jest troszeczkę wyżej, jest otoczony tymi ściankami kanapy, więc w ogóle ma wrażenie, że jest królem całego świata, a przynajmniej całego mieszkania. Jest mu tam najbezpieczniej, najwygodniej, czuje zapachy swoich właścicieli i podobno nie jest łatwo psa tego oduczyć. Jak widać, ja jestem doskonałym potwierdzeniem tego. A czy wiecie, że dorosły pies śpi od 12 do aż 14 godzin na dobę? U szczeniaków i u seniorów ten czas wydłuża się do od 18 do 19 godzin na dobę. Temu to dobrze, no nie? No i zaczyna się długa sekwencja spania, podnoszenia łba, patrzenia na kamerę. Najwyraźniej ta kamera nie do końca mu się podoba. Czuję, że jest to nowy przedmiot w mieszkaniu, który wydaje jakieś dziwne dźwięki, obraca się, więc możecie zauważyć, że tak on śpi z otwartym okiem. Śpi, śpi i spogląda na tą kamerę. No nie mówcie mi, że on w tym momencie nie wygląda słodko. Chyba Gacusiowi znudziła się kanapa i przeniósł się na swoje posłanie. No i tak powinno być. Krótkie obwąchanie Kasi. Kasia to jest jego ulubiona zabawka. To jest jednorożec, który kupiła mu moja mama, dlatego Kasia, bo moja mama ma na imię Kasia. Zobaczcie, jak on tutaj uroczo leży na tej kanapie, jak się położył na boczku. Prześlicznie wygląda. Okej, ja wiem, że tylko właściciele swoich zwierząt mają takie jak mój piesek uroczo wygląda, a wszyscy inni mają takie on cały czas wygląda tak samo. Ale nie odbierajcie mi tej radości, jak prześlicznie wygląda. No i tu już nasze przywitanie. Niestety zginął mi kawałek materiału, w którym Gacuś zeskakuje z kanapy. I zauważyłam, że zawsze, kiedy długo nie ma mnie w domu, to on tak pięknie siada przed drzwiami, jakby mówił, gdzie ty, człowieku, byłeś? Czy ty wiesz, ile ja na ciebie czekałem tutaj? Ile ja się nasprzątałem? Ile ja się nagotowałem? No i oczywiście powitalne głaskanie. Kochani, ja już jestem w domu, wybaczcie moją podarganą fryzurę, natomiast jest tak fatalna pogoda, że moje włosy zaraz się spuszyły. Tak? To, co widzieliście przed chwilą, to są błyski, ponieważ jest początek marca, a jest burza. Nawet już Gacuś zareagował. O, ja jestem sama w mieszkaniu, muszę wszystkie sprzęty odłączyć chyba. Powiem wam, że jestem z tego testu bardzo zadowolona. Oczywiście Gacuś, nie wiem, nie słuchał muzyki, kiedy mnie nie było. Bądź grzeczny, Leonardzie. Nie mówił ludzkim głosem, nie czytał książek. Ale jako właścicielka psa bardzo się cieszę, że kiedy mnie nie było, to nie piszczał, nie szalał jakoś, tylko po prostu spał i wypoczywał po spacerze. Więc nie wiem, powiedzcie mi, jak wam się podobało. Ale grzmi, ale się błyska. Trochę taki inny filmik na moim kanale, ale mam wrażenie, że i tak fajny. Wiem, że lubicie Gacusia. Jeżeli wam się podobało, to kciuki w górę, subskrybujcie kanał. A ja dziękuję wam za uwagę. Pa, pa, do zobaczenia.